pierwszy raz kontakt z porucznikiem, a potem kapitanem Szarym, to miałem w 1941 roku. Poszedłem jako goniec do niego z informacją, przekazałem, no i to był taki pierwszy kontakt. Razem organizowali połączenie ZJ-u z Narodową Organizacją Wojskową i paroma drobnymi organizacjami narodowymi. Byli zdradzeni, z tym, że Szary to tak jak zakończył, a Żur był przymierzony na komendanta Narodowych Sił Zbrojnych.